Witam wszystkich widzów. Myślę, że wielu z Was, którzy oglądali filmy z serii Zimowy Test, zauważyli, że na palcu wskazującym prawej ręki noszę taką obrączkę. Nie jest to jakieś umiłowanie do biżuterii. Po prostu zostałem poproszony o przetestowanie tak zwanego smart ringu. Jak wskazuje nazwa smart ring, no, jest to urządzenie w jakiś sposób inteligentne. Inteligentne w cudzysłowie. Zbiera ono informacje na temat pewnych funkcji życiowych, to znaczy temperatury, pulsu, natlenienia krwi. Ma też czujnik ruchu, więc analizuje nasze poruszanie się i w ten sposób przelicza naszą aktywność na kroki. Także wiele rzeczy z tych funkcji można się dowiedzieć i dzięki rozbudowanemu programowi, który jest w aplikacji dołączonej do tej obrączki, można o funkcjonowaniu swojego organizmu dużo się dowiedzieć. Aplikacja współdziałająca z tą obrączką skupia się głównie na naszym śnie i wypoczynku, czy to aktywnym, czy bardziej pasywnym. Muszę przyznać, że dosyć dobrze odczytuję, kiedy zasypiam, kiedy się budzę i jak śpię, porównując swoje własne odczucia z tym, co pokazuje aplikacja, muszę przyznać, że to bardzo dokładnie się zgadza. Bardzo dokładnie. Na przykład dzisiaj w nocy bardzo późno poszedłem spać i dosyć kiepsko spałem i to widać w aplikacji. A kiedy jestem rzeczywiście wyspany, wypoczęty, aplikacja to potwierdza niejako, więc te czujniki, które tu są zamontowane, chyba dobrze to odczytują. Dzięki aplikacji dedykowanej tej obrączce możemy dużo dowiedzieć się o swoim organizmie. Jest ona darmowa, jeżeli chodzi o ściągnięcie jej, jak również darmowa przy użytkowaniu, co nie jest takie oczywiste, bo niektórzy producenci innych tego typu gadżetów stosują miesięczną opłatę za używanie tego typu aplikacji, więc tutaj jest to lekki plusik na korzyść tego producenta. No i jak wygląda ta aplikacja? No tu mamy wypoczynek. No, jest u mnie widać postęp. 8% lepszy wypoczynek. Tutaj widać moją aktywność. Czyli, że dzisiaj wykonałem 1239 kroków. No niedużo, 600 kalorii spalonych, ale to początek dnia, dopiero godzina 10 rano. Tutaj aplikacja pokazuje nam nasz stres. Tu z kolei jest tak zwane okno kofeinowe, czyli
czas, w którym możemy przyjąć kofeinę i jest też ilość tej kofeiny, jaką można przyjąć na początku tego okna i na końcu. Tutaj w miligramach podane. Aby się zorientować, ile to tych miligramów jest, to tutaj można wejść dalej i tu mamy właśnie wyszczególnione różne napoje i ich zawartość kofeinowa. O, jest tego dużo. O, tu widać, że już tych nie powinienem pić, bo to będzie wpływać na mój sen wieczorny. Także może być to przydatne. No i tutaj właśnie jest sen. Jak widać, u mnie wystąpiły tylko dwa pełne cykle. Otóż według fizjologów, aby być wyspanym, potrzebne są co najmniej trzy cykle. Po trzech cyklach jesteśmy wyspani. Spałem tylko 6 godzin. No te trzy pełne cykle to czasami jest, są te 6 godzin. Czasami to jest te 6 godzin, bo taki cykl trwa gdzieś chyba od 1,5 do 2 godzin bodajże. O ile dobrze pamiętam, więc ten. Więc czasami jesteśmy już po 6 godzinach wyspani. Tutaj niestety miałem tylko 2 cykle, więc no faktycznie nie jestem zbyt dobrze wyspany. Tutaj wypoczynek. Taka odnowa biologiczna, powiedzmy. No, tu temperatura jest na czerwono. O co tu chodzi? Tu temperatura gdzieś jest pokazana. O właśnie, tutaj. Pół stopnia wzrosła temperatura. Nie wiem czemu. No ale skoro tak pokazuje, to pewnie wzrosła. Więc tu widać, że ten. I tutaj taki dług senny, tak? No mam godzinę w plecy. Czyli, że powinienem tą godzinkę sobie odespać. No zapewne po południu jakąś drzemkę zrobię i wyrównam ten dług. No i no co tam jeszcze jest? Tutaj różne takie. O, tutaj jest to aktualne tętno, tak? I na przykład tutaj jest też o, tętno w nocy. Sleep time minimum 48. I tutaj takie cele do osiągnięcia przez dzień, tak? W trakcie dnia osiągnąłem jeden z 9 celów, które są tutaj, tak? Czyli osiągnąłem cel wstań wcześniej. No, wstałem o 6, więc rzeczywiście wcześniej. No, ale tak. Kroków jeszcze nie osiągnąłem, bo tylko tam 1200 ileś. Tutaj pewne rzeczy trzeba ręcznie wprowadzać, na przykład activities hours, czyli po prostu jakieś ćwiczenia, jakieś tutaj te, na przykład jazda rowerem czy coś, tu już aplikacja nie rozpozna, trzeba samemu to wprowadzić do tego, do aplikacji i ona tam przeliczy nam to wszystko. Jestem leniwy, więc nie wprowadzam. No i tutaj właśnie trzeba tutaj o wcześniej spać. No niestety nie poszedłem wcześniej spać. Tak samo nie spałem odpowiednio długo. I takie różne te. I cykle tam spania tutaj za mało. No. Odrobię to kiedy indziej. I tutaj, jak można zauważyć, każda z tych wiadomości, które są podane, ma dodatkowe wiadomości na ten temat. Jeżeli tu klikniemy, to pokazuje nam się tutaj o Movement Index i można iść dalej, jeszcze dalej i tu dosyć głęboko można zajść z tymi podpowiedziami. Powoduje to, że ta aplikacja jest bardzo rozbudowana, tak?
bardzo rozbudowana i przez to no, dużo informacji musi przetworzyć. Ale żeby ona nie była no, ciężka dla telefonu, to w telefonie jest niewielka część tych wiadomości, tak? Tych informacji. Resztę informacji telefon pobiera z sieci. I moim zdaniem to jest główna wada tej aplikacji. Otóż, kiedy byłem tam nad jeziorem i nie miałem zasięgu internetu, ta aplikacja po prostu praktycznie nie działa. Podaje tylko puls, temperaturę. Nic więcej nie jest osiągalne. Czyli można jej używać tylko w zasięgu internetu. Daje nam te wszystkie informacje. Poza zasięgiem już jesteśmy pozbawieni tych wszystkich informacji. No jest też kwestia takiej użyteczności, czy takiego gadżetu. No bo niektórzy mogą stwierdzić, mam smartwatch, który dokładnie wszystkie te funkcje ma, analizuje i tak go noszę, i tak to po co mi ta obrączka? Myślę, że to podobnie jest jak można przez analogię porównać to do motocykla i samochodu. Samochód jest super, wygodny. Temperatura w środku cały czas taka sama, bo latem ustawiamy klimatyzację, zimą grzanie, więc można mieć cały czas 20 stopni w środku. Nie pada na głowę, nie trzeba utrzymywać równowagi. Tymczasem są entuzjaści motocykla. Tak samo i tu, no, taki smartwatch wydaje się lepszym rozwiązaniem, a jednak myślę, że znajdą się chętni na takie obrączki. Niektórzy twierdzą, że właśnie jak idą spać, to zawsze zdejmują zegarek i nie bardzo im podoba się noszenie zegarka podczas snu. Tymczasem taka obrączka może mniej denerwować. Jeżeli już ktoś zdecyduje się na kupno obrączki, to firma najpierw przesyła takie. O, sypały się. Firma przesyła najpierw takie próbki. Wielkości. Trzeba sobie ponosić taką obrączkę trochę na palcu. Dobrać odpowiednią. O, niektóre jest bardzo ciasna. Dobrać odpowiednią. Ponosić. Firma zaleca co najmniej przez 2 noce nosić. I wtedy zamawiamy odpowiedni rozmiar. Oprócz rozmiaru, tu wybieramy również wykończenie. Tutaj jest również ten. Takie ładne dosyć ten katalog takich wykończeń kolorystycznych. Ja wybrałem ten taki zwykły tytan, bo to zewnętrzny pierścień jest wykonany z tytanu. Natomiast wewnątrz jest to całość zalane żywicą hipoalergiczną, więc raczej nie powinno nikogo uczulać, bo na przykład niektóre metale potrafią uczulać. Tutaj ta opcja jest zredukowana do minimum.
No i dzięki temu, że to wszystko jest zalane tą żywicą, to osiąga odporność na wodę do 100 metrów, czyli można nurkować swobodnie razem z tym na palcu i nic się z tym złego nie dzieje. Waży niewiele. Ładuje się przez 2-3 godziny, a po jednym naładowaniu może pracować przez 6 dni. Także też nie trzeba codziennie o tym pamiętać, aczkolwiek najlepiej chyba jest właśnie jak tak do komputera się siądzie, to właśnie taka tutaj jest ładowarka do tego. Można podłączyć właśnie do laptopa sobie czy komputera i jak siadamy, coś tam robimy, coś zdjąć, to tu założyć i to nam się naładuje. Jeżeli codziennie będziemy to robić, to 20 minut podejrzewam i będzie naładowane. Więc to z ładowaniem. No a tutaj później dostajemy takie pudełko. Z tą obrączką tutaj tak ładnie. To pokażę, jak to wygląda, tak ładnie tu wciśnięta. O, taki efekt jest ładny, prawda? Dosyć. A i tutaj mamy instrukcję. I ładowarka tam pod spodem jeszcze była. Także myślę, że ciekawa rzecz. Czy bardzo potrzebna, to każdy raczej sam zdecyduje. Dla jednego tak, dla innego nie. W każdym razie, jeśli by ktoś chciał sobie ją nabyć, to tak jak zwykle linki na dole są i można się przyjrzeć cenom. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmu i jak zwykle widzimy się w następnych filmach.